końcu można powiedzieć, mamy wrzesień. Około 3 tygodnie do premiery EA FC 24 w wersji Ultimate i do tego w wersji standardowej za około 4 tygodnie. Ja już nie mogę doczekać, ale jeszcze mamy do otwarcia masę kontentu przedpremierowego, jak właśnie pre-season, który się właśnie zaczął. I w tym odcinku obejrzycie jeszcze kontent, który otwierałem przed sezonem. Czyli właśnie kilkanaście pików footy z 94+. Oj, dzięki tym w ogóle kartom, które trafiłem, naprawdę ulepszyłem mój skład. Totalnie odmieniłem mój skład, także zobaczcie, co trafiłem. I moi widzowie przede wszystkim, którzy też naprawdę trafiali niezłe karty. Zaczynamy od pika footy z 94+, nowy pik, zobaczymy, co z niego sypnie. I zrobimy sobie to w ciemno, nie? W sumie. Albo w jasno? Nie, w jasno, bo mam 6 pików do zrobienia, nie mam czasu, żeby tego otwierać. Dobra, lecimy. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow, no w sumie na tym koncie chyba nie mam tylko Carvajala, bo na tamtym koncie go trafiłem. Coutinho, Carvajal, Forlan, okej. Okay. Wezmę sobie Carvajala, bo akurat jego nie mam na tym koncie. Chyba nie ma ekranu, nie? Jutro może dadzą. O, footy z paczki, dwóch piłkarzy, 83+, Donovan. Ajajajaj. To się zgadzam. Czy coś cię ominęło ciekawego? W sumie Grealish trafiony! Pięknie! To jest kolejna karta Footies, której jeszcze nie miałem w sumie. Także fajnie go trafić. Może, nie wiem, w sumie on kosztuje bardzo mało chyba z tego, co kojarzę. Dobra, i zobaczmy, co w tym będzie. Może tutaj Brazylia. Tak, jasne, na pewno Vini, no. Dobra, Wiktorek ma dla nas, nie widzę, chyba pik 94+, no dokładnie, dobra Wiktorek, odpalaj, pika 94+, śmiało. Uuu, Ginola, Alaba i Kessie, nieźle, dobre trafy z tego pika, mam nadzieję na te same tutaj oczywiście. Drągowski, Skorupski, Wojciech Szczęsny, dobre decyzje na bramkę w sumie. Obrońcy Bereszyński, Matykasz, Kędziora, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Wieteska, czyli w sumie tak klasycznie. Kozłowski, Krychowiak, Slisz. O, Slisz tutaj dostano. Linety, Szymański. Zieliński, Grosicki, Kamiński, Skóraś, Nikola Zalewski, Adrian, Benedyczek. Gdzie gra w ogóle Benedyczek? Czemu Krychowiak? Krychowiak, kurde, dziwne, że jest to powołane, ale dobra. Może jest to podyktowane jakimś, nie wiem, jakąś decyzją atmosferowicza, że będzie robił w szatni, nie wiem. No, Krychowiak wraca, no wraca. Nie wiem po co, ale wraca. A może wiecie, ale też z drugiej strony te dwa mecze, one są słabsze. Może tego Krychowiaka chcę sprawdzić, czy nie jest w stanie jeszcze grać na jakieś mocniejsze spotkania. Dobra, kolejny pik 94+. No, tym razem może coś ciekawszego. Odsłoń to może odda? Dobra, zobaczymy. Okej, okay, odsłonimy. Pyk. Patrzcie, nowe karty dałem w końcu po pół roku. Ja pierdziu. Włochy, Polska, Urugwaj i Włochy. Marquisio. Marquisio! Drazy... Ja pier... Widzowie, Marquisio. Szkoda, że Francji nie ma. Jakby taki Mbappé był? Oj, Marquisio chyba leci, dobra. No wiadomo, że pierwszy to będzie raczej Smolarek. Tak sobie odsłonimy od razu. No, dobra. Sprawdźmy Urugwaj. Pewnie Forlan. Dobra. I lecimy z lewej. Di Natale i... Di Natale i Marquisio. Dina... Ohoho! Dobra, dobra. I po prawej stronie Marquisio. Florencji! Dobra, Florencji, widzowie. Ale Di Natale trafiony. To jest dub czy L? To jest dub czy L? Raczej dub. No, fajna karta niska. Pewnie sobie nim zagram. Dobra, otwieramy kolejną paczkę. Zobaczmy. Proszę, proszę, w tej paczce jakaś ikona albo coś. O, Mahrez. Nie wiem, Boże, co to? Benacer. Mahrez. Mahrez to ma 6 shiftera. Dobra, i kolejna paczka. 10 piłkarzy. No, dawaj. Brazylia. No. Sancho. No, Sancho tak sobie. Tak, znaczy spoko karta, ale... No i co tu mamy? Okej, okay. Araujo i Simons i Oblak, Getson, Fernandez. Nawet spoko. Co my tu jeszcze mamy? Trzech piłkarzy, ale to sobie otworzysz na offstreamku, widzowie. Kolejna paczka 85+, i robimy ostatniego pika. 94+, na tym koncie. Haaland? Nie. I słuchajcie, w ogóle... Jaki skład trzeba by zrobić na ten weekend? Tylko nie wiem jeszcze jaki. Trzeci pik, footy z 94+. Sprawdzamy go. I no liczę na to, że no, no nie, no tym razem widzowie, coś topowego. Pyk. Aha, aha, o, no. Klaus Oblak, super trafy. Ja pierd... Dobra, weźmy sobie Klausa. Bo jego jeszcze nie miałem. Mnik lepszy niż lewy. No lewy, właśnie brakuje takiego kapitana. Baciata, sorry. Lewy to nie jest jakimś mega kapitanem, nie? Widać, że on chce coś grać, ale z drugiej strony nie potrafi jakby ustawić klubu
klubu do pionu. Także mówi tu, robimy to. Albo wyzywa zawodników, wiecie, tak w szatni. Brakuje takiej chyba mocnej ręki po prostu do tej reprezentacji. Takiego ducha walki. Dobra, Hiszpania. Na te... Jo! Ale tylko, że ja to widziałem te zdjęcia na Twitterku, bo ktoś akurat to publikował i skomentował. Pik 94+, po raz czwarty. Markizio! Tak jest! W końcu trafiony! I to na pobocznym kącie, aż będzie ciężko go nie przetestować, bo chciałbym nim zagrać, ale chciałem grać na moim głównym kącie. No i właśnie teraz pytanie. Czy chciałbym zagrać na moim pobocznym koncie tym Markizio, czy na moim głównym koncie innymi kartami? To jest wielki dylemat. Markizio, pięknie. To jest po prostu ekstra gang Julita. Pięknie. Dobra, ale no co, za Rubena na Wesza, prawda? Za Rubena tutaj idealnie wpadnie. No kurde, ten Ruben już tu męczył dupę. Ale jest i on. Dobra, no i pięknie. Dobra, skip. Okej. Okay. Casillas, Seydar, Giroud, Rissi, pyk. Kolejny pik od Hubiego, 94+. Zobaczmy. Możesz odpalać, oczywiście. Mascherano, Falcao, Insigne i Coutinho. No, taki pik foderkowy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o footies. Mam nadzieję, że mój nie będzie wyglądać tak samo, ale zobaczymy. Pik 94+. Po raz piąty, czyli jeszcze jeden pik, widzowie, i idziemy na content do Szymona. On chyba też ma piki. Dobra, tym razem w ciemno. Anglia. Co może być Anglia, widzowie? Anglia. Rashford? Dobra, odkryjmy to. Donovan? Dumfries? Jude Bellingham? Grealish? A Grealisha nie mam przypadkiem na tym koncie? Gomez? No nie wiem, zobaczmy, dobra. Odkryjmy. 96 podań, 92 strzałów, 97 tempa Sancho. Sancho z Manchester United i zobaczmy, co tutaj będzie. 95 podań, Rashford! Ale topową kartę trafiłem po raz kolejny. Wspaniale. No i słuchajcie, kolejna karta do... No nie, no będziemy tym grać. Dwa finały w ten weekend, w niedzielę. Co nam przyniesie gra? Czy będzie to już koniec... Koniec w sumie gry, czy przejdziemy tą grę w końcu? Okej. I sprawdzamy. Dwie Francje i Brazylia? Ale jaja, widzowie, ale jaja. Przechodzę grę, widzowie. Koniec. Endgame. 95 podań, 85 strzałów, 97 tempa, no Fred. Oczywiście musiał Fred się tutaj wcisnąć. Dobra, Brazylia, nieważne. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra. Kin. Ale spokojnie, mamy dwie Francje. Ginola i Mbappe. Zobaczmy. 91 podań, 89 strzałów. To nie jest żaden, to jest Santa Claus. Dramat. Dobra, to zobaczmy po prawej stronie. 94 podania, 94 strzałów, 96 tempa Griezmann. No. Dobra, wezmę Freda. Niech będzie. Nie mam za dużo pomocników chyba w tym klubie. Mam dużo napastników w sumie i ten... wezmę Freda. Nie mam pomysłu nawet, co mam wziąć. Dobra, mamy dwa piki od Szymona. Pik awansu i pik footies. Nie wiem w sumie, co o tym myśleć. Takie słabe to, no. Terrier? Enzo? Fajny jest? Nie, no wygląda gorzej niż te footisy. No dobra, weźmy sobie Enzo. Alvarez! Argentina, zwycięzca mistrzostw świata. Ale piękny, to jest, widzowie, to jest top traf. Warty 700 tysięcy. Może już trochę mniej, ale totalny dub. Piękny pik na start. Brat wygrał Mundial Ligę Mistrzów w jednym sezonie. No akurat tutaj ma bardzo dużo ma trofeów, ten kochany Argentyńczyk. I tak dobrze się wpasował, nie? Że dostał tu powołanie. Co to? Aha. Dostał powołanie, dostał jeszcze w City gra. No i sporo wygrał trofeów. Najwięcej chyba w sezonie, jako taki chyba najmłodszy piłkarz. Ej, myślałem, że to Osimhen może będzie. Brazylia? Aha, na pewno wini. Dobra. I kolejna Argentyna. Tak, jasne, Messi, no. Lautaro Martinez tym razem. Wydawało mi się, że może Messi będzie. O, kurde. Ndiaye, Casillas, Danilo. Dobra. Dobra, kolejny pik 94+, footies u Szymona. Zróbmy sobie go w ciemno. Akurat ten zrobiłem sobie w ciemno. Brazylia, Polska, Urugwaj i Holandia. No i co? Fred, Smolarek, Forlan.
i Dumfries. Super pick. Wezmę ci Dumfriesa. Pick 94+. No co, w ciemno czy nie w ciemno? W jasno? Dobra, w jasno, lecimy, pyk. Oj, oj, oj! Najgorszy pick! 94+. Masakra. Wezmę ci Mertensa, bo chyba ciężej go trafić niż Forlana. Aha, fajny pick. Dobra, i sprawdzamy kolejnego picka z Cicolo! Van der Sar! Piękny, w końcu konkretny, konkretna ikona trafiona, tak? Pięknie. W końcu konkretna ikona trafiona. Dobra, i lecimy. Luis Figo. Dobra, pick 90+ od Szymona, sprawdzamy. No to co, jakiś ten... Aha. Niezły foder trafiony. Kolejny pick 90+ od Szymona. Otwieramy go. Trzy futi trafione. Nieźle. Dobra, bierzemy Simonsa. Paczka nowa, czekaj. Sprawdzam. Wow! 86 razy 10 w ten piątek. O mój Boże, ale to będzie skład... O ja... Ale to będzie mocne, no. Jedziemy z tym, widzowie. Pik 94+, otwieramy. O, Smolarek Simons z pika 94+, okej. Not bad, not good. Sometimes good. Sometimes shit. No tym razem shit wyleciało. Otwieramy, otwieramy i leci Anglia. Oj, Włochy same. Bez duplikatu. Ała. Dobra, zobaczmy. Grealish, Falcao, Alisson i Włochy. Kurde, oby to był ten, oby to był Marquisio. Marquisio, no. Bierz w ciemno? Dobra, bierzemy w ciemno w takim razie. Insigne! Ale szrot! Pik z ikoną! Ale nie ma niestety Pele jeszcze. Roberto Carlos! Kurde, te ikony cały czas są te same, widzowie. Dobra. Wow. Ja pierdziele, dobra. Mordeczki! Ile paczek otwarliśmy.